kalatemu surrealizm. Znaczek w klapie odkrył, że to jest znaczek Federacji Łuczniczej. Ten pan wygrał konkurs łuczniczy z okazji świąt Wielkiej Nocy i przebrawszy się w garnitur, wziął atrybut, czyli łuk, i nagrody, czyli palmy wielkanocne i puchar. I stanął do fotografii. Ta fotografia jest w moich rękach. Chciałabym pana o naparstki zapytać, które pan też kolekcjonuje. Skąd to się wzięło? Fakt, że wygląda mi pan na takiego mężczyznę, który lubi wieczorami a to sobie powyszywać serwetki, a to na drutach porobić, to stąd? Tak, oczywiście zgadła pani, a tak naprawdę kolekcje rodzą się najczęściej z przypadków i ta kolekcja, bo chyba tak to można nazwać, bo jest ich kilkaset, choć tu to, co pani widzi, to może 200. I metalowe, i porcelanowe, i dosyć ascetyczne w kolorze, i bardzo barwne. Naparstki mają swoją historię, zresztą bardzo długą. One musiały się pojawić wtedy, kiedy ludzkość zaczęła żyć. I przepychanie igły było tak ciężkie, że trzeba było robić to czymś palec. Zresztą naparstek i pierścionek mają ten sam źródło słów, prst, starosłowiański prst, naparstek, pierścionek. Tu jest chyba najstarszy, bo ten czarny, taki obły? Wielki, bo to jest z III wieku naszej ery. Tak. I tak po prostu sobie stoi? Tak bez stoi. Bez osobnej gabloty? I bez ochrony, jak chce pani powiedzieć, proszę popatrzeć. A mogę to włożyć na palec? Oczywiście. Na jakieś grube palce one troszkę były przeznaczone. Ponieważ w owych czasach krawiectwem zajmowali się mężczyźni. To było tak zwane krawiectwo ciężkie. Nawet ten termin do niedawna funkcjonował. Łaszcze, kapoty, szynele, futra oraz garnitury. I krawiectwo lekkie, do którego wystarczyły na przykład taki naparstek. Ale taki zbliżony do współczesnych. Zbliżony do współczesnych, on jest znacznie młodszy, ale na to, jak pani widzi, tutaj są z kamieniami na wierzchu i to może zastanawiać. Przecież wydaje się tak na przykład duchu, że ten naparstek dostaniesz, ale te tego. Używane do haftowania, igłę się przepychało bokiem. W związku z tym ta główka może być ozdobna i kolorowa. Jak się u pana zaczęła ta kolekcja? Zupełnie przypadku. Tak naprawdę, jak wszystko w życiu, jak mówił kupuś fatalista, mianowicie poszedłem na bazar staroci i stał pan, który po swojej zmarłej cioci chciał sprzedać no może z 80 naparstków. I ponieważ ja wiem, jak trudno jej było stworzyć tą kolekcję, wiem, że rozproszenie jej byłoby zbrodnią wobec tej nieznanej i nieżyjącej osoby. No i skupiłem wszystko. Kiedyś mówiłem, że zbieram naparstki po to, żeby tym, którzy mnie pytają, czy piję alkohol, mówię tylko po naparstku. A jak naparstków jest kilkaset, no to jest prawo do wypicia znacznej ilości alkoholu. Wspomniał pan o kolekcjonerstwie i o zbieractwie. Kiedy kończy się zbieractwo, a zaczyna kolekcjonerstwo, albo odwrotnie? Skromni kolekcjonerzy mówią o sobie zbieracze, nieskromni zbieracze mówią o sobie kolekcjonerzy. Tak naprawdę są to synonimy. Kolekcjoner brzmi bardziej szlachetnie. Mówiąc krótko, zbieractwo może dotyczyć rozmaitych rzeczy. Prawda? Chodzimy i zbieramy, zbieramy, bo mamy nawyk zbierania rozmaitych rzeczy i przytrzymywania ich w domu czy gdzieś. Ale w tej chwili nawet zbieractwem się nazywa rodzaj pewnego skrzywienia psychicznego, które nie pozwala nam niczego wyrzucić. Oczywiście, to są te mieszkania zapełnione rozmaitymi rzeczami. Jedna z teorii psychologicznych mówi, że ten rodzaj zbieractwa jest jednym z ukrytych lęków przed utratą pamięci. Natomiast jeśli mówimy o kolekcjonowaniu czegoś, co byśmy jednak nazwali dziełami sztuki, to ten rodzaj kolekcjonerstwa jest prawie tak stary jak taka cywilizowana ludzkość. On już istniał w Grecji. I to jest choroba ludzka. To znaczy kolekcjonerstwo z wyjątkiem tych, którzy robią to dla celów finansowych. Otóż to jest rodzaj choroby, która ma trzy fazy. Pierwsza faza to, kiedy zbieramy wszystko na łapu capu.
że jest i właściwie jest to w Radiu takie Maryja, to ja tak chaotyczne, zadzwoniłam, zbieranie wszystkiego, ufam co nam wpadnie w oko i nam się spodoba i nie przekracza granicy naszych możliwości. Podjechał z tym. Drugi i dał mi etap taki formularz, to jest taki etap sublimacji zbioru, kiedy i tego go przelachniamy, oddajemy, sprzedajemy to, co myślemy do tego zbioru do, nie pasuje, to jest i ze zdjęciem od razu po drodze zdjęcia, to. Trzeci etap, podpisy, kiedy zadajemy podpisy, sobie potem pytanie, więcej, a po co nam to jest potrzebne, to jest najbardziej dramatyczny etap w życiu kolekcjonera i pewnie pani słyszała, marca, a że znani kolekcjonerzy w pewnym etapie no, życia 13, wyzbywają się kolekcji, sprzedając ją, obdarowując ją, bo muzea są pełne dzieł filantropów, że, które je jak tam tak idę, to podarowali. Czuję, że coś do przodu. Oczywiście coś częstokroć do zbieractwo, że jestem czy kolekcjonerstwo jest przedmiotem właśnie Mareczek, rodzinnych. Otóż niedawno opowiadał po prostu mi kiedyś, jeden z no kolekcjonerów z tego debilizmu wyciągał walnej, pieniądze, bo dostał rentę. Z ZUS-u, to dużo. Mógł pracować więcej i nie pracował, a teraz tego brzucha wyciąga soki, że na dupie żona pryz. Złożyła pozew o rozwód. I tak się to pewnie mogło i no to on mówi, a teraz tego, ja mówię, a do tej główki swojej durnowatej to się już się nie przyznaje. Bardzo prawda? Mi się podoba, no, że pan zbiera sakwojarze. Jasne, to właśnie nie, łamać to dokładnie sakwojarz, jak sama nazwa wskazuje, a, to jest podróżne. Istnieją też do tej doktor Topi, która już nie przyjmuje, czy do innej, to trzeba to jakiś czas przyjść. Lub a że mam depresję, a się źle czuję, a nie że nie mogę zasnąć. I istnieją torby, takie jest, na przykład jest. Jak ta, którą używam stale. Taka wąska, trochę miniaturowa torba lekarska mi się to tak z tym kojarzy, ale jest dużo mniejsza. A więc to jest wiesz, właściwie praktycznie w gruncie biorąc, rzeczy torba to dla mnie tylko to, że tenie, z okresu sprzed pierwszej wojny światowej. Mieszczą się tutaj także dwie butelki no zdrowo, koniaku ale tylko z korzyścią. Innego koniaku i innego alkoholu się nie mieszczą. A ten, próbowałem, tam mówi, ja ten ponieważ nie mam do przenoszenia ja tego właśnie zobacz, a to ode mnie. Aha, no dobrze, ale tam w przedpokoju są ja jeszcze inne piękne torby. Ja proszę nie uciekać od tego. Po pierwsze jest no, to ja dowód mówię, widzisz, bo dobrej ja pracy takiego, jak robić sprzed lat dużo, i ponieważ dużo mam dziwne przeczucie, ja że tak za 100 lat ale dużo robić i nic nie mieć, to będą trzeba być chyba czubkiem byłoby. Ja mam przeczucie, że nawet za 2 lata one będą w tej mgławicy, a no bo ten na przykład tak, ten do tutaj, tej ile ma lat? Sprzątać, myślę, że za 100 to, na pewno, o, proszę popatrzeć. I działają z zapięcia metalowe. No ja mówię, słuchaj Boska, on chce mało najpierw, a potem to z ciebie będzie ciągnął. Całe czy też nie. W sumie to ona była chytrzejsza, bo ona mu potem nic nie dała. Wystawione na a ona nam mi tyle winna. Tyle winna. Ja mówię, zobacz. To jest przedmiot mojego zbioractwa. Jak jesteś niepokorny, to ona ci teraz nie, nic nie da, bo ten Żyd, który umarł pytanie, na Margelony, na mordzie zadała, Mioraka, powiedział, że ta Bożyszkowska Cienkowska-Boska jest bardzo chytra, bo kiedyś poszła na masowanie, to facet jak ją masował, to jej włożył. Już nie mam na nie. A ona jak... No jeszcze by się znalazło. Ale nie. Ale ona nie założyła sprawy, tylko ona się podniosła i dała mu po pysku. A teraz chamie ci nie zapłacę. Znajduję miejsce na ścianie, nie muszę, jak pani widzi, stawiać je na no podłodze. Oparte o szafę. Tak. Albo na przykład tu są piękne obrazy znanej malarki wrocławskiej Karoliny. I ten konsul mi tak mówi, że ona zawsze Jan wykorzystywała Marcin ludzi. No to więc i nabrała Mareczka. Jak on chciał być od niej chytrzejszy, to niemożliwe, bo to jest pisarka, badaczka, naukowy pracownik. Ona jest naukowym pracownikiem literackim. Do sztuki kochania Michaliny Wisłockiej. Czarno-białe, bez twarzy. Kiedy mówimy o kolekcjonowaniu dzieł sztuki, obrazów, rzeźb, to jest oczywiste, że wiąże się z tym zasobność portfela, zasobność konta. Ale żeby być kolekcjonerem, niekoniecznie trzeba być kimś zamożnym. Bo tak sobie myślę, że jeden z sakwojarzy pańskich komuś może się wydać wcale niewartościowym, a dla pana jest czymś ważnym. Połowa mojej kolekcji to są wariatką od przyjaciół, od ludzi. Takie komunistyczne babki myślały, że wszystko za darmo będą miały, a tu coś gówno. Kapelusz Antoniego Słonimskiego. A możemy zdjąć? Oczywiście. A potem mówi, ja mam te kartki takie, firmy, to damy, dla nędzarzy. Więc to jest a ja tak kapelusz mówię, Antoniego no, Słonimskiego, no, a pod spodem teraz jest gada jego
Walizeczka, Senkowska, Woska. Mówi, te kartki jak nie chcą kupić książki, nie wejdą na bankiet. Mówię, ale nie, puściła wszystkich, mówię, dam te kartki dla nędzarzy z moją poezją. Także takie są warszawianki. Proszę Państwa, chamstwo, draństwo, a Rumunka zawsze podkreśla i jawne skurwysyństwo. Tam jest...